Dagmara Morenowska, dzień dobry i zapraszam na szczegółowe prognozy pogody. A pogodę nad Polską kształtować będzie niż znad Skandynawii oraz fronty atmosferyczne. Dziś powitaliśmy jesień, ale nie będzie ona dla nas zbyt łaskawa, przed nami pochmurne i deszczowe dni. Tej nocy pogodnie jedynie na północy, na pozostałym obszarze kraju niestety zachmurzenie duże i całkowite z opadami deszczu od ziemi lubuskiej przez centrum aż po Mazowsze. W drugiej części nocy to opady głównie na wschodzie i na południu będą bardziej intensywne. Na termometrach od 8 do 11-12 stopni maksymalnie, powieje silny wiatr z zachodu. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie do południa na ogół umiarkowane. Więcej chmur zbierze się w części północnej, centralnej oraz na wschodzie i tam też przewidywane są opady deszczu, ale po południu popada również w górach. Na termometrach zobaczymy od 10 stopni na Podhalu do maksymalnie 15 na przeważającym obszarze. Wiać cały czas będzie z zachodu silnie, okresami porywiście. A na Kujawach i na Pomorzu w nocy również pochmurno, z opadami deszczu w całym regionie. W drugiej części nocy te opady będą bardziej intensywne na południu oraz na wschodzie naszego regionu. Na termometrach tylko 9 stopni. Cały czas powieje silny zachodni wiatr. W ciągu dnia podobny scenariusz. W całym regionie zachmurzenie duże i całkowite z opadami deszczu. Głównie na wschodzie i na południu będą bardziej intensywne. Na termometrach maksymalnie 14-15 stopni. Na barometrach wzrost ciśnienia i to duży. Jutro będzie 1010 hektopaskali. We wtorek zachmurzenie umiarkowane i małe, w nocy tylko 6 stopni, w ciągu dnia od 13 do 15. W środę zachmurzenie duże i całkowite z opadami deszczu, od 7 do 8 stopni w nocy, w ciągu dnia od 13 do 14 stopni. W czwartek podobnie, na niebie sporo chmur i opad deszczu, w nocy od 10 do 11 stopni, w ciągu dnia maksymalnie 16. Do zobaczenia.